Witam wszystkich! Tukadomania.pl W dzisiejszym odcinku zajmiemy się opisem rysunku, a dokładniej wielolinią odniesienia. Pasek narzędzi dotyczący wielolinii odniesienia znajduje się w dolnej części ekranu. Wielolinia odniesienia jest to nic innego jak tekst wraz z ruchomą strzałką, która podąża wraz za przemieszczanym tekstem. Ok, a więc twórzmy sobie dla przykładu kilka prostych obiektów. Jeśli byśmy chcieli opisać te obiekty, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób. Otóż w tym miejscu mamy ikonkę. Wielolinia odniesienia. Klikamy na nią, i teraz, jak widać, AutoCAD informuje nas, aby określić położenie grotu strzałki linii odniesienia. Przykładowo, chcemy opisać ten bok. W ten sposób. W miejscu, gdy chcemy zacząć pisać, klikamy drugi raz lewym przyciskiem myszy, i w tym momencie możemy wpisywać nasz tekst. Jak widać, po zaznaczeniu i klikając na niebieski kwadracik, możemy nasz opis przemieszczać na jedną, na drugą stronę, gdziekolwiek chcemy. Ok. Przykładowo, ten sam opis dotyczy kilku obiektów. W tym momencie możemy dodać kolejną linię odniesienia, klikając na ikonkę. Dodaj linię odniesienia. Po wcześniejszym zaznaczeniu naszego opisu i kliknięciu na ikonkę pojawia nam się kolejna strzałka. Przykładowo chcę ją umieścić w tym miejscu. I jak widać, mogę dodać kolejną strzałkę. Jednakże chcę skończyć tylko na dwóch, a więc wciskam klawisz escape. Wciąż oczywiście nasze strzałki w sposób inteligentny przemieszczają się za tekstem. Gdybym jednak zmienił zdanie i chciałbym pozbyć się jednej ze strzałek, wystarczy kliknąć na ikonkę Usuń linię odniesienia. Po kliknięciu na tą ikonkę w tym momencie AutoCAD informuje nas, aby określić linię odniesienia do usunięcia, a więc muszę na jedną ze strzałek kliknąć lewym przyciskiem myszy. Przykładowo kliknę na tą. Potwierdzam prawym klawiszem myszy, klikam na Wprowadź i strzałka nam zniknęła. OK. Dlaczego tak zachwalam ten sposób dodawania opisów? Ponieważ z doświadczenia wiem, że wielu tego typu opisy robi w bardzo prosty i tradycyjny sposób. A dokładniej przedstawię na czym on polega. Przykładowo użyjemy polilinii. Krótki opis. Do tego wstawimy tekst. Przykładowo mamy tekst. Niby to samo, prawda? Jednakże, proszę pamiętać, że są to wszystko oddzielne elementy i przy poruszaniu nimi nie jest to takie proste. A dokładniej, Zabiera to więcej czasu. Linia odniesienia dołączona do AtoKADA jest super rozwiązaniem, dlatego polecam, by używać jej przy opisywaniu naszych rysunków. Gdybyśmy przykładowo chcieli zmienić parametry naszej linii odniesienia, nic prostszego jak tylko kliknąć na ikonkę styl wielolinii odniesienia. Klikamy. W tej chwili rysujemy stylem standard. Klikamy na ikonkę zmień. Przykładowo chcemy zmniejszyć nasz grot strzałki oraz zmniejszyć wysokość naszego tekstu. Wysokość tekstu zmieniamy 4 na 2. Przechodzimy na zakładkę, gdzie mamy rozmiar grotu strzałek. 4 zmieniamy na 2. Potwierdzamy, klikamy OK. Zamknij i jak widać tekst nam się. W tym momencie zmniejszył. OK, jak widzicie, mamy za sobą omówione kolejne możliwości AutoCADA, także nie zostaje nic innego jak tylko ćwiczyć razem z kadomanią.pl. Na dziś to by było tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.